I czy wy weźmiecie w tym udział? No ale to chyba jest pytanie do kogoś, kto by chciał to zrobić po prostu, tak? No wy sami chyba tego nie zrobicie. Nie, to do jakiegoś wydawcy, myślę. To pytanie do potencjalnego wydawcy czegoś takiego, to dobry pomysł. Siczka, mniej więcej w jakich terminach zaglądasz do Rzeszowa i gdzie można cię zobaczyć? No kiedyś bywałem raz, dwa razy w tygodniu, a ostatnio no nie jeżdżę. Nie ma czasu, po prostu nie ma czasu na wyjazdy, bo z tego co wiem, wszyscy do ciebie przyjeżdżają. No właśnie, to jest troszeczkę uciążliwe już. Słuchajcie, Czarny się tłumaczy, dlaczego nie spotkał się w Ustrzykach z wami. No. A rock'n'roll. Rock'n'roll. No rozumiem. Kuba pyta, co się teraz dzieje z domem Górnika? No ja, może ja odpowiem. Dom Górnika obecnie został wystawiony na sprzedaż. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w lokalnych i regionalnych gazetach. I tyle na razie wiadomo. Ktoś pewnie to kupi. To jest potężny budynek. Oby tylko nie jakiś Czerep, nie jakiś Wieśniak, bo szkoda, bo to jest naprawdę kultowy żal, budynek. Żal, rzeczywiście, to żal. Że tak. Punk rock był muzyką buntu, teraz taką rolę przejął hip-hop. Jak odnosicie się do tego zjawiska, pyta Bartek. Zgadzam się z tym, że hip-hop to przejął. Ale pęczury grają na dzisiaj. Trzymają się w dalszym ciągu dobrze. Pytanie jeszcze raz o bootlegi. Przepraszam, nie usłyszałem odpowiedzi z powodów technicznych. KSU zgadza się z taką farmą wydawniczą, wydaje bootlegi. Tak, Siczka mówił, że dokładacie do tego. Jest zapotrzebowanie i wszystkie tytuły są wznawiane, bo już poprzednie firmy nie mają, skończyły się licencje poprzednim firmom i po prostu te płyty by znikły, nie byłoby ich na rynku. Dlatego wychodzą bootlegi i przy okazji coś tam dorzucamy do tych płyt. To ja zapytam, jeżeli można, skąd masz te wszystkie nagrania? Czy one zawsze były u ciebie, czy zbierasz je, dostajesz od kogoś, starasz się o to, pytasz znajomych, przyjaciół, na przykład w studiu RSC, czy coś tam jeszcze by się nie znalazło, czy ktoś coś ma? Niektóre po prostu na poczekaniu robię. Jakiś tak znajduję i na poczekaniu robię, albo wersję jakąś akustyczną się szybciutko nagrywa. Albo jakieś inne wersje nagram, były różne zgrywki były tych starych utworów i wrzucam jakieś inne zgrania. Czyli to jest taka praca absolutnie twoja w 100%. Tak. Od początku do końca kontrolujesz to wszystko i decydujesz o tym, jak to będzie wyglądać. I jak to będzie brzmiało, bo sam siedzę przy tym i to zgrywam. Chciałbym autografy na winylku. Czy dałoby radę jeszcze dziś, czy po koncercie w Rzeszowie 29? No dzisiaj to raczej nie będziemy mieli czasu, ale po koncercie spokojnie zostaniemy, podpiszemy książki, co tam trzeba będzie, to podpiszemy. No myślę, że będziecie mieli sporo roboty po koncercie w Rzeszowie, tak to się zapowiada. Trzeba dbać. No właśnie, jest pytanie, w Rzeszowie zagracie z taką samą pompą jak w Ustrzykach? No myślę, że podobnie. No słuchajcie, ludzie się może szukują. Może lepiej będzie, może ciut gorzej. Nie może wiem, jeszcze lepiej widzieć. Będzie, właśnie. Na pewno będziemy zmęczeni, bo gramy poprzedniego dnia koncert o 1 w nocy, a przypuszczam, będzie obsuwa z godziny, czyli o 2 zagramy, koło 4 skończymy. Zanim na hotel się człowieku uda, to jeszcze jakieś piwko się wypije, także może przyjechać po nocy nieprzespanej i może być no różnie, ale damy sobie radę. Nieraz tak bywało. No właśnie, kondycja musi być cały czas, prawda? Żeby to wszystko wytrzymać. Pytanie zupełnie nie rock'n'rollowe, ale zadam je. Czy lubicie słuchać Jean-Michel Jarre'a? Jeżeli tak, to jakie utwory są dla was najlepsze? Moim zdaniem Jean-Michel Jarre to raczej taka muzyka, troszkę za dużo w kierunku disco to poszło. Zbyt lekka, krótko mówiąc. Ja lubię... Vangelis. Vangelis, tak? Mi się z tym, z Mike'em Lutfilem powoliło. Z tym Grekiem. No, taki słynny numer Jarre'a. Z Chin coś? Nie, to już stara płyta. Zapomniałem, nie pamiętam. Może myślę, że w Rzeszowie będzie koncertował tej jesieni, także to jest ciekawe, co teraz się to dzieje. To jest raczej taki wykonawca efekciarski, moim zdaniem, dużo laserów, jakichś takich pokazów. Muzyka taka sobie. No, że forma przerasta muzykę, krótko mówiąc.
Miku pyta, czy trudniej żyje się w dzisiejszych czasach, czy też w czasach, gdy zespół się rodził? Bardzo wielu ludzi, których znam, uważa ten okres za wiele szczęśliwszy niż dzisiejszy. Mi się lepiej teraz żyje niż za tamtych czasów. Natomiast wielu ludzi być może uważa ten okres za szczęśliwszy z tej okazji, że to była nasza młodość i tak dalej. No właśnie, zawsze te młode czasy były beztroskie bardzo i wspominamy je świetnie, prawda? Jakiekolwiek by nie były. No, ale Sieczka mówi, że lepiej teraz mu się żyje. Lepiej. Słyszycie? Czy miłe, czy nie miłe jakieś czasy dawne, zawsze się jakoś wspominam. Z sentymentem tak. Po prostu. Co z DVD? Co z DVD z 30-lecia? Ja myślę, że najpierw trzeba wydać płytę nową. Audio, a później będziemy myśleć o 30-leciu. To jest bardzo duży materiał i to jest tyle pracy, że no nie możemy znaleźć reżysera dźwięku, który by siadł przy tym materiale i to montował. I zmiksował to porządnie, tak? Bo tam tak? Jest 40 kilka śladów no to, i tam jest tak nagrane, że aż ciszej, raz głośniej te kanały. To jest cięcia, roboty tyle, że no naprawdę to jest... Czyli KSU szuka dobrego reżysera dźwięku. No liczyłem na Jasia Kidawę, ale on już jak w tego fila się wtopił, także już chyba nie ma szans na Jasia. Mm-hmm. Jak z tą współpracą z Sex Bombą? Skąd taki pomysł? No, Sex Bomba to nasi przyjaciele od wielu lat. Kiedyś oni nas zapraszali do siebie, a teraz postanowiłem, że zaproszę Sex Bombę do nas. Chłopacy zadowoleni, w ogóle zaprosili mnie do jakiegoś nagrania, do nowej płyty, tam im coś troszeczkę dośpiewałem, tam wielu wokalistów z kapel punkowych też dośpiewało. Nawet Marek Wiernik, dziennikarz, tam coś się udzielił. No on kocha muzykę punkową, Marek Wiernik. Nie tylko, Marek siedzi w rzezie i w bluesie i w punku we wszystkim. Uh-huh. Jeszcze raz doba drąży temat bootlegów. Nie chodzi mu o reedycję, tylko o nagrywanie koncertów przez fanów. Co o tym sądzisz, Siczka? Jesteś za czy przeciw? No ale ja nie mogę nikomu zabronić. No właśnie. Mogą nagrywać. Ale chodzi później o wydanie tego, no bo bootleg to jest właśnie takie nielegalne wydawnictwo w zasadzie, no, prawda? No. Tak się to nazywa. A ja pomieszałem, bo to chodziło o bootlegi rzeczywiście. Mhm. Nie powinno się takich rzeczy wydawać. Nie jesteś za. Nagrane przez kogoś tam gdzieś na jakiś mikrofonik czy jakąś komórkę, no przecież takich rzeczy nie powinno się wydawać. No jasne, bo to jest ze szkodą dla wykonawcy. Jest to jakaś pamiątka oczywiście, ale... Ale traci wykonawca. Ale traci wykonawca na tym. Siatkarz pisze, że dziękuję za odpowiedź i na pewno skorzysta. Jest z Niska i chętnie przyjechałby do Rzeszowa, ale w tym samym czasie w Nisku jest dżem. Nie przyjedzie siatkarz. Mhm. George zagra w niedzielę w Rzeszowie, jest pytanie. No raczej nie. Dlaczego? Nie, nie było wiosenko? Nie było planowane. Może innym razem. Nie ustalaliśmy tego wcześniej i może kiedyś padło dzisiaj trochę takich pytań, pomyślimy nad tym. Pytanie o długość koncertu w Rzeszowie, no to już ustaliliśmy. Dobo porównuje do długości koncertu w Ustrzykach. Ten rzeszowski ewentualnie. Krócej będzie. Mhm. No niedużo, myślę. Czy będą grane te nowe kawałki od dawna niegrane? No część na pewno zagramy. Dla ludzi, którzy często chodzą na wasze koncerty, stary układ kawałków powoli się nudzi. No to... Musicie zmienić kolejność. No to już jest zmieniona przecież. No właśnie. Siczka, czy mógłbyś dokładnie podać datę koncertu w Łańcucie? Mam zamiar być tam i w Harasiukach, ale informacje odnośnie koncertów są kiepskie na stronie i stąd te pytania. Harasiuki 4 września, Łańcuch 12. No właśnie, wszystko już wiemy. Dlaczego na oficjalnej stronie internetowej nie było żadnej, napisane dużymi literami, żadnej informacji o książce? Nie mam pojęcia. Czy to leży w gestii wydawcy, czy w gestii zespołu? Trudno powiedzieć. Ale książka świetnie się sprzedaje, wszyscy o niej wiedzą. Akurat na naszej stronie chyba nie było takiej potrzeby, bo skoro jest w samym Radio Rzeszów już taką zadymę zrobiła. No staramy się, staramy, tak. A powstaną jeszcze jakieś kawałki brzmieniem podobne do utworu Za mgłą? Kolejne pytanie. Na pewno. Na pewno. Takie utwory akustyczne robię też.
Kochani internauci, musimy powolutku kończyć. Jeszcze ile? Trzy pytania? Może być. No chyba, że taka wasza wola, żebyśmy tu jeszcze posiedzieli. Możemy do nocy siedzieć. Możemy siedzieć do nocy, mówi Delfin. Paweł pyta, często pomija się KSU w radiu, telewizji, w filmach, historiach o polskim roku. Dlaczego tak się dzieje, że tak kultowa grupa nie jest raczej nigdzie grana? Chciałbym ja odpowiedzieć na to pytanie, mówi Delfin. W większości filmów, publikacji, relacji telewizyjnych występuje niejaki Tomasz Lipiński, który nie pała zbytnią sympatią do zespołu KSU. W związku z tym wydaje mi się, że bierze się ta niechęć mediów ze stolicy, gdzie jest większość takich materiałów kręcona do KSU i tyle. Czyli... trzeba zmienić prezentera. Myślę, żeby Rzeszów tyle znaczył, co Warszawa w tym kraju, to myślę, że cały kraj znałby KSU. Dziękujemy bardzo. Gdybyście mieli zagrać tylko jeden koncert w życiu, to kto by to był? Pewnie zapomniał nasz internauta dopisać z kimś, tak? W składzie. Tak. W jakimś składzie, tak? Czy... wszystkim. O co chodzi dokładnie? O Zjazdbarnem. Zjazdbarnem, jasne. No i ostatnie pytanie, jeżeli takie się pojawi. I na gitarze Jimi Hendrix. No jasne, nie ma wątpliwości. Czekamy na jeszcze jedno pytanie. Jeżeli się nie pojawi, będziemy kończyć. Przypominamy koncert KSU w Rzeszowie na rzeszowskim rynku w najbliższą niedzielę, 29 sierpnia. Początek koncertu planujemy na 19.30. Wcześniej spotkanie z autorem książki KSU Rejestracja buntu na scenie. Będę rozmawiać z panem Krzysztofem Potaczałą o tej pierwszej prawdziwej historii KSU. Będziemy też mieli do rozlosowania trzy książki, te słynne już książki. Będzie można więc zdobyć autografy zarówno autora, jak i muzyków KSU. Te książki oczywiście będzie można wygrać w konkursach. Przygotujemy jakieś chytre pytania, ale ponieważ już tyle mówiliśmy na temat książki, na temat zespołu, to myślę, że osoby zainteresowane wiedzą wszystko albo jeszcze więcej. Także będzie gratka. Trzy książki do wygrania w najbliższą niedzielę na scenie na rzeszowskim rynku i koncert KSU 19.30. Pogramy pewnie ze dwie godziny albo jeszcze dłużej. To wszystko zależy jak zawsze od publiczności, prawda? A, Kuba pyta, dlaczego nie gracie już tak ostrego punka? Czego nie gramy? Ostrego punka. Przecież są ostre numery i są łagodniejsze. No. Różne są numery, no właśnie. Siczka, czy zagracie kiedyś na żywo kawałek Igła i Mak? No jakiś bardzo... Grywaliśmy od czasu. Dociekliwy fan się pyta. Kicu. Punk pisze. W Rzeszowie będę, mam nadzieję, że pod sceną będzie ostre pogo. Na pewno będzie, bo w Rzeszowie zawsze jest. A no właśnie. Jeszcze tutaj do mnie prośba, ażebym zadała pytanie, gdzie można się dowiadywać o koncertach konkretnie i pewnie, bo na stronie nie można liczyć na nic, a fani chcą jeździć na wasze koncerty. Z tego co wiem, coś tam się zaczyna dziać na tej stronie, także już myślę, że będzie wszystko zamieszczane. No i ostatnie już zupełnie pytanie, bo i tak przekroczyliśmy czas. Martyna pyta, Siczka, czy jest możliwy kontakt z tobą przez maila? Nawet nie pamiętam swojego maila, tak szczerze mówiąc. Nie jest możliwy, tylko że nie pamiętam w tej chwili. Słuchaj, skoro Siczka tak mówi, to prawdopodobnie nawet by nie odpowiedział na twojego maila. Szczerze mówiąc, pamiętam, ale nie podam, bo... kto będzie czytał, to zaraz wszyscy się rzucą. Aha. Nie mam czasu, żeby te wszystkie maile czytać. Kochani, zapraszamy na koncert do Rzeszowa. Zespół KSU 19.30, najbliższa niedziela, rzeszowski rynek. Bardzo dziękuję wszystkim internautom za kontakt z nami. Dziękuję uczestnikom naszej wideokonferencji. My także dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy. Delfin Siczka, Krzysztof Potaczała i George. I ja dziękuję, Elżbieta Lewicka.